To jest dobre, moi drodzy. To są dwie łyżki około kawy, dwie, trzy łyżki kakao, dwie łyżki cappuccino, pół kubka wody i pół kubka mleka. I to jest fest dobre. A to są płatki. Póki co nie jedę na żaden rower, nie potrzebuję na razie nic lepszego, więc sobie pozwalam na jakieś takie bardziej badziewne płatki, typu jakiś Chocapic, w sensie badziewne pod względem odżywczym. Ale jak wrócę na wiosnę do rowerku, no to będą płatki przepyszne, paskudne, owsiane. No i Wojtusiowi też zrobiłem kawę jego. A jego kawa to jest ciepłe mleko i dwie krople takiego aromatu kokosowego z KFD. Wojtuś mówi, że jest dobre, tak? Jest lepsze niż te takie, smakuje podobnie jak te mleka wszystkie słodzone, ten nie pamiętam firm. A plus jest taki, że nie ma tyle cukru. Tak, rurkę ty tamto nie włożysz, synu. Na tym etapie wyrysowania się zatrzymałem. Wojtuś, chyba narysowałby to lepiej, co? Wojtuś? No, to jest według mnie Audi A6. A tak, moi drodzy, wygląda nagrywanie. Widzicie, że tu jest burdel, bo jestem właśnie po skończonym nagrywaniu. Pokazywałem na swoim głównym kanale dwie opcje, jak zrobić jakieś ładowarki. Dwa dni nagrywania, dwa filmy, teraz troszeczkę montażu. I filmy będą mogły się, moi drodzy, ukazać. Tutaj też troszeczkę było nagrywane. Jak widzicie, o, czapeczki świąteczne są, ponieważ na głównym kanale też będę prowadził konkurs. Jeżeli ktoś mówi, że YouTube to jest tylko po prostu durne nagrywanie filmików i to nie jest żadna praca, to mogę wam powiedzieć, że wczoraj na samym nagrywaniu spędziłem 10 godzin i to tak na luzaku, ponieważ nagrywanie plus to, co ja robię, to też pochłania bardzo dużo czasu. I teraz będzie montaż, jak to mówi BNT, montaż. Więc tak wygląda youtuberowanie. Także biorę swoje karty pamięci. Jedna to jest dźwięk, druga to jest obraz i lecę to synchronizować i montować. Tak? Tata dobrze zamocował huśtawkę. A więc co, warto by teraz podjechać po choineczkę, moi drodzy. Ostatnio pod relacją z giełdy, jak miałem tą czapeczkę ubraną, jeszcze czarną kurtkę na sobie, to miałem teksty typu, to miałem komentarze typu spoko gość, tylko wygląda jak dziad. No cóż, jakoś... Dziad, Wojtuś? Tak? Dziad? No co zrobić? Nie każdemu nigdy dopasuje mój wygląd i tak dalej, a czapeczka ma funkcję podstawową, czyli antyzmarznięte ucho. A więc jedziemy uciąć choineczkę świąteczną. Pewnie będzie to brzydki habaś. Nie? Tak? Także jedziemy na działkę. Boję się tam wejść, bo końcówkę sezonu ślubnego miałem taką intensywną, że na działce nie byłem, no właśnie na jesień nie byłem. I trochę się jej boję, na wiosnę będą ją przekichane. Tak wyglądają działki, tutaj mamy MC'ego. Nie wygląda to aż tak źle jak myślałem, tutaj tak wygląda moja, troszeczkę Saigon. Tej altany nie dałem rady na wiosnę zrobić ze względu na czas. Ale teraz na wiosnę już będę musiał w przyszłym roku na pewno już ruszyć temat, bo jest tragedia. Patrzę, że fajnie jednak mieć 4x4, bo tu jest słaba gleba, nie Wojtuś? Chodź, idziemy po choinkę, pokażę tacie, którą wyciąć. No i którą z tych trzech choineczek muszę teraz wyciąć? To są jakieś takie małe choineczki, ale przynajmniej paskudne, ale własne. I przynajmniej długo bardzo stały. Tak jak mówię, te kupne wiecznie się sypią, nawet jak się kupi jakieś te drogie, to one słabo się trzymały. A ta, powiem wam naprawdę, dosłownie, nie wiem, 10 igieł przez półtora miesiąca zrzuciła? Jest taki problem, że żeśmy z Pawłem nie ogarnęli drzewek. Bicie są nieopatulone, zatrzymek wytrzymają tą zimę. Trudno się mówi, no teraz już nie mam czasu, drugie dziecko i tak dalej, no nie mam po prostu czasu na to. A altana, tak jak mówię, tragedia, pozrywała już papę, to pewnie przez te orkany, co ostatnio tutaj były. Słabo to wygląda bardzo. Cały dach będzie szedł do renowacji na wiosnę. Tak, to na głównym kanale będziemy pewnie nagrywali. Tak?
To jest kwiatek. Tata idzie lisi ogon weźmie. Będziemy cieli choinkę, tak? Pamiętacie na głównym kanale film, w którym wam pokazywałem, jak robiliśmy domki dla murarek? Myślę, że jest całkiem nieźle. Zobaczysz zaraz trzeci taki pęczek. Kurczę, trzeci był w fatalnym miejscu, na to wychodzi. Spadł na ziemię i chyba sarny zjadły te murarki. A tak całkiem serio, to po prostu w złym miejscu go daliśmy, jak widać. Czyli miejsce odgrywa bardzo dużą, kluczową rolę. Tutaj prawie nic nie ma, więc położę go obok tamtych i na przyszły sezon się nada. Wojtyś stoi chyba z 5 minutę przy kwiatku i mówi kwiatek ciągle. Kwiatek. Tak ci się bardzo podoba kwiatuszek? Tak? Lisi ogon na taką małą choineczkę w sam raz wystarczy, nie będzie problemu. To jest patyk, a nie choinka. Ale własna. Dobra, nie da się jedną ręką nagrywać, a drugą ciąć. No i tak wygląda mój habaś. Końcówkę będę musiał podciąć, gdzieś może tutaj zetnę. No i tyle, no. Nie obciąłem całej choinki, tylko obciąłem sobie kawałeczek. Ponieważ za 2-3 lata sobie to znowu szobetnę. A co? Myślę o posadzeniu sobie większej ilości jakoś sensownie, bo tutaj ktoś to posadził, tu jedna na drugiej, widzicie, rośnie. I myślę o tym, żeby właśnie je posadzić sobie tak na przykład wzdłuż płotu i podcinać na przykład co 3 lata takie niewielkie choinki. A ty, Wojtuś, cały czas kwiatki podziwiasz? Kwiatek? Wojtuś liczy nadal kwiatki, a tata jednak wziął i zapakował to w agro, włókninę. Policzyłeś już wszystkie? Ukręciłeś łebek temu kwiatku? Dlaczemu? Mamusi zaniesiesz kwiatki, tak? Czad. Idziemy do autka. Wojtuś, choinka na nas czeka, a Wojtuś jest niezadowolony, że idziemy, bo jeszcze nie policzył wszystkich kwiatków, dlatego w nagrodę będzie mógł on poprowadzić auto. Całe 30 metrów albo 20. I przez całe 30 metrów Wojtuś może jechać. Żeby nikt nie krzyczał, to nie jest żadna droga publiczna. Jest to droga na działce jakaś. Więc Wojtuś może sobie kręcić kółkiem, tak? Kółkiem. Ale ci dobrze idzie, Wojtuś. Bardzo dobrze prowadzisz auto. Tylko, że nie zapiąłeś pasów. I co teraz? Też masz autopyroflamofobię? Dobra, teraz ta zatrzymuje się. Koniec naszej jazdy. Idziemy włożyć choinkę, tak? Włożymy choinkę teraz do autka. A zmieści się? No to dobra, jak się zmieści. Zobaczcie, tu mi niewiele wystaje. Z tyłu sobie jest. I tutaj nawet zamknę bagażnik, to zaraz jakoś tam odegnę czy coś i będzie całkiem dobrze. To jest dopiero wunderbamo z zapachu lasu. Co nie, Wojtuś? Mieścisz się? Wojtuś średnio chciał jechać, on wolał liczyć kwiatki jeszcze. No i zobaczcie na tą paskudę. Pamiętacie, że nie jest najważniejsze to, jaką choinkę macie, jak ona wygląda, czy jest najpiękniejsza, czy wydaliście na nią 10 zł, czy 1000 zł. Ważne jest, jaka będzie atmosfera podczas jej ubierania i podczas całych świąt. Ja wychodzę z takiego założenia i po tym zawsze będę wolał choinkę nawet 1/4 z tej żywą niż jakąkolwiek wypasioną, a sztuczną. Po prostu lubię ten zapach, klimat, fakt pojechania po tą choinkę. Ale każdy ma prawo wyboru, dlatego są i takie opcje, i takie. Nie mówię, że tamte są gorsze. Ja mówię, jaki jest mój punkt widzenia na ten temat. A przytul siostrzyczkę. O, tulisz Majeczkę. Majka! Majka powiedziałeś? Majka, tak. Wojtuś, zobacz. To jest pierwiastek N-tego stopnia z E do X. Chrzestny edukuje Wojtusia. A powiedz MC. MC. Ładnie mówisz MC. Mama. Mama. A jakbyś zadeklarował zmienną binarną? Mama, tak, bóle. Wbijajcie do MC'ego na kanał. MC. Link pod filmem. Kto to jest? MC. A powiedz teraz MC Tech. O, nagramy kawałek vloga, Wojtuś. O, i nie przewróć się. Teraz nagrywaliśmy film i właśnie tak jak widzicie cały czas było prrrt, albo jakieś inne dziwne dźwięki. I film, który będzie trwał pewnie 3 minuty, nagrywaliśmy, Wojtuś, ile? Chyba 20 minut. Tak? Ale Wojtuś ma frajdę przynajmniej. I pokazałem mu, że te pianki robią bling. Jak one robią?
Ding, ding, ding. A, ding, ding, ding robią pianki. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Wojtuś, a poproś o suby i łapki w górę. Tak, łapki w górę. Może być i tak. A więc, moi drodzy, dzień z życia youtubera. Jeszcze muszę do piątku ogarnąć laptopa, żeby te live'y jakoś lepiej szły, bo ostatnio widzieliście, że ciągle mi laptop na live'y coś pada. Co się stało? O, spać się chce? Także jeszcze muszę ogarnąć, moi drodzy, laptopa. Kamerka mi chyba padła. Logitecha, co miałem? Buziak? Umiesz tak zrobić? Zawsze chodzę. Głupie mi nie robi data? Mm.